Alleluja. Sobota, 4 maja. Rozpoczynamy lekturę 6 rozdziału. Ale może w sobotę mamy więcej czasu. Może warto na spokojnie jeszcze raz w całości przeczytać te pierwsze 5 rozdziałów. Bo wchodzimy i otwiera się przed nami kolejny ważny temat. Wcześniej widzieliśmy, że wspólnota jest jednomyślna, zgodna na modlitwie. Był to przykład 4 rozdziału, werset 23, gdy apostołowie wracają po pierwszym uwięzieniu i była tak zwana kolejna, czy nie lubię tego określenia, mała pięćdziesiątnica. Wzrasta liczba uczniów, ale wzrastają też i różnice między nimi. Zobaczmy, że te różnice w pewnym sensie nie przerażają Kościoła. Kościół odkrywa różnorodność darów. I choć zaczyna się jakieś szemranie, jest poczucie niesprawiedliwości, jest jakiś kryzys w Kościele, to jednak ten kryzys prowadzi do tego, by odkrywać różnorodność darów i posług. Tak, kryzys w Kościele ma dwa wymiary. Jest ten zewnętrzny, który już widzieliśmy, na przykład prześladowania. On rodzi pewien kryzys. Uczniowie nie rozumieją, dlaczego tak się dzieje. Głosimy dobro, czynimy dobro, a spotyka nas kara. Jesteśmy prześladowani, zabrania nam się głosić, zabrania nam się aktywności. Ale jest właśnie ten drugi kryzys, który rodzi się w sercu Kościoła. Poczucie niesprawiedliwości, szemranie, kwestia pieniędzy, kłamstwa. A więc Kościół też i z tym kryzysem musi się uporać. Ale to uporanie się z kryzysem jest bardzo pozytywne. Przede wszystkim Kościół odkrywa różnorodność posług i definiuje jakby trzy sektory działalności. Modlitwa, posługa słowa i obsługa stołów. Trzy filary tej wspólnoty. Modlitwa, posługa słowa i obsługa stołów. Apostołowie decydują, że oni oddadzą się, poświęcą modlitwie i głoszeniu słowa. Natomiast tę trzecią przestrzeń, byśmy nazwali umownie może dzisiaj caritas, musimy przekazać komuś innemu. I proponuję, aby to ludzie sami wybrali, znaleźli osoby, które mają dobrą opinię, doświadczają działania Ducha Świętego, są pełni mądrości, trzy kryteria, które definiują apostołowie. To się podoba i dlatego przedstawiają kandydatów. Kandydatów, których ustanowią apostołowie. Piękna procedura kanoniczna, byśmy powiedzieli. Ciekawa, może dzisiaj w wielu przypadkach warto by do niej wrócić i odkryć, że to jest jakaś forma może lepsza działalności Kościoła. Kościół na tamten czas zobaczył, że apostołowie dają kryteria wyboru, a to ludzie proponują kandydatów na poszczególne urzędy. Zobacz, mówiliśmy o kryzysie. Kryzys dobrze zdiagnozowany, rozwiązany, prowadzi do wzrostu wspólnoty. Co więcej, jest mowa o tym, że i kapłani przyjmują wiarę. Kościół nie boi się kryzysu, ale Kościół szuka tych rozwiązań w mocy Ducha Świętego, w mądrości, to co dzisiaj nazywamy rozeznawaniem. Nie ucieka od problemów, ale problemy w taki sposób rozwiązuje, żeby przynosiło to rozwiązanie nowe, błogosławione owoce dla całej wspólnoty. Amen.